Nasza Marysia, najmłodsza, urodziła się w domu, co była dla nas wielka radość, że mogliśmy ją właśnie przyjąć w miejscu, w którym żyjemy, w którym mieszkamy, że dzieci, które na nią też czekały, starsze rodzeństwo, mogło ją zobaczyć kilka godzin po narodzeniu. Urodziła się tutaj w domu? Nie urodziła się tutaj w domu, bo to nie jest nasz dom. Aha. To nie jest wasz dom. A możecie rozwinąć myśl? Przepraszam bardzo, zaprosiliście mnie do czyjegoś domu? Kiedy zgłaszaliśmy się do programu, mieszkaliśmy jeszcze w swoim mieszkaniu. Planowaliśmy wynająć dom, ale taka sytuacja się nadarzyła, że zgłosiła nas rodzinka z dziećmi, która potrzebowała mieszkania, bo nie miała gdzie mieszkać. I my uznaliśmy, że pomożemy im, opuścimy nasze mieszkanie, oni tam się wprowadzą, a my poszukamy sobie czegoś. Ale czym bliżej terminu wyprowadzki, tym sytuacja była coraz trudniejsza, bo nie mieliśmy gdzie się podziać. I w pewnym momencie dzwoni do nas rodzinka, gospodarze tego domu i mówią: słuchajcie, przyjedźcie do nas, my na miesiąc wyjeżdżamy, zapraszamy. Chcemy przez to powiedzieć, że zaprosili nas do swojego domu, który opuścili, wyjeżdżając na wakacje, w związku z czym wszystkie rzeczy, które mają, pozostały w tym domu. Przekazali nam klucze, więc stało się coś niesamowitego. My udostępniliśmy nasze mieszkanie, ale zdążyliśmy się wyprowadzić. Natomiast oni udostępnili swoje mieszkanie z całym swoim dobytkiem. Oglądaj serial Rodzina jest super. Premiera już w niedzielę o 20:00 na YouTube.